Ja uvijoj za še Marina, bo no su švento vilio za stanje. Ti šte postavime ten grob do te kapuste, da bi še zažuvažu. O, postavila, postavila, i če z mamo tak še přejmujete, ošičko. Jak jomun tu dziewcem tam i pomozu, mi cię se siedną. A się tak nie złoś, bo dziś przecie w wilio. Ja się nie złoszczym, ale idźcie i no bo was to nocisko boli. Ale dałabyś co, ja by ci coś i pomogła, choć łobru za stół rozciągnąć. Też by wiesz, chciała coś i pomóc. Ojej, kiedy już tak chcecie, to tam jest ten obróz, to idźcie już rozciągcie, a siednijcie się. Siednym co, jeź mi się chce. Już wnet będzie, wnet. Gdzie ten pranek, to nie przyniósł tego owca? No nie wiem, tak się guzdro dziesi tam. Jędruś, idę i czynić grupę, bo nam brak nie. Dobrze, to ja idę. Zima na polu. A ty wiesz, czy był taki były białe i podróje? Gdzie był to idzie? Żeby jest podobne tam, to może na teraz. Kolorowe. Ale się guzdro. Głodny od rania mnie od nic. Daj za przecie tego wiesz, gdzie ci głodne się tam. Zesło miał na chwilę. Obłożenie pakietu. Tereska, idzę to masło zrób, dziewce, bo przecież syn za Emilium będę maścić. Wtedy tata mieli robić, bo co się go dali. Nas tata to ino postaj i się tłucę. Teraz czy się nie widziałaś? Marynko, chodź za hap, ci powiem. Widzisz, tata przyniósł łowiec, a ty pewnie ani nie wiesz na co tu. Nie wiem, babko. To ja ci teraz powiem. Drugi dzień świąt będzie świętego Stefana. A święty Stefan to był męczennik. A ten łowiec, co tata przyniósł, to są te skole, co na niego rzucali. Bo teraz babko już wiem, a potem co się z tym owcem robi? O, tak to powiem ci. A potem weźmie mama do Słoicka albo do Gornecka i pójdzie Stefana poświęcić do kościoła. Ksiądz poświęci, do domu przyniesie, sypie do sąsieka, a tata jak pójdzie sioć, to piersi weźmie do siociu, żeby wielki owiec urósł, moje dziecko. Muszę mu wszystko powiedzieć. Tereska, rusuj też się, spróbuj ze te grzyby, może trzeba przysolić. Nie trzeba, mamo, dość dobrze. Dobre? Panuś, a ty pojdę popatrz, tak się dziesi tam w sulocie, ci te śliwki się... Już uważyły, ci nie, żeby zaś się nie rozważyły, bo jakie to będzie po tym? No. Matka, ale głodny. Jeje, już się nie może zdoczekać. Trochę się ty z kapusta i no, ściapkałaś, Tereska, to masło. Hej, mamo, a do tej miski go połodzić, do której to no, połodzić? No połodzę, do tej joma z tą kapustę, bo tacy głodni, siczka. No nie ciepłą wodą, żeby zaś spłukałaś, no zimno. Babko, dobrze. No. Tam muszę łosićko myśleć. Jej. Na ogniu mi wygasło, ojciec ani nie przyniósł tego drzewa, to jest ani nic. Co też tego wszystko drzewa ino na mnie, kiedy ino. Bo nanosisz teraz, bo skoro tego pieca jest. Jej, a ty się tak rusos, że już jas. Ale przecież się nie złoście jedno na drugiego, bo dziś przecież święto wilio. Musicie tacy być ku sobie, jacyś. Gdy ku sobie, my całe życie przy sobie. Tam mi się chcesz, pochnie taka pusta snaśnie. A grzyby to pomocie? Grzyby, mome. Gdy dopiero wodą sobie ja spróbowała, bo żeby się zaś, wiecie, nie przypolile, ale już, będzie pnęle. To wie, czy ty to przyjadą, kiedy taką fujdalica? Przyjadę na tym polu. Wiecie, ja ze się boję, jak to dojadą. Nie bój się. To idzie. Nasi chłopcy idą. O, Polony Jezus Chrystus. Ten snopek jest po to, żebyście nie wiedzieli, cały rok bez chleba. Żeby wam go nie brakowało. Dobrze. Połóż go tam do kulka. A tu siano chyba położne pod stół połóż siano. A ja wiem, na co Kuba przyniósł to siano. No to powiedz, Jędruś, na co? Bo się Pan Jezus na sianie urodził. Jezu, wie, mały, ale już wie trochę. Ale siednym się troszeczkę, bo strasznie nowy dwór. Tam se koło pieca siedzi. Głodne jeszcze dzieci, głodne. Już mi żołądek do kręgosłupa przyrósł. Nie bój się. Już, zaraz, już dzieci, już, no zaprazem, zaprazem, już. Już zaprazem, będę jeść. Mamo, we której misce będę mieć grulę z mlekiem? Może tamtej, tej glinianej dużej dziecko, bo wiesz co, jakby dużo będzie, to się zaś nie pomieścimy. Przynieś ze ją, przynieś. O, widzisz. Jaguzia, pomaczyłaś ty masły? Prędzej, bo już idą. Widzisz, pewnie idą.
Babka go zali. Zali. Za to na to ze mną pan Bóg błogosławił statki stajni. Z duma jakie nieszczęście się nie stało. Zbruguj za moje dziecko ci to, bo ja już ani nie wiem tak. Hej, Tereska! Patrzcie, widzicie? Dobre. Gwiazda świeci! Dobre. No. Będę miał Bogu, będę jeść. Spróbuj, że ci czasem zaś nie zasłonę, powiedz, jak już tak ludzi te lubią. Mamo, dobre grzyby, ty spochnie. Ale dobre, no. Dobre. Wiecie, bo za to dobre, bo to mnie jadę cały dzień. Tak. Jusuś, gotowe jesteś, idą nasi? Już idą. Mamo, no cies. To już, ja już. To weźcie. Może by tata śli, weźli tutaj przed dom, po nim. Ja idę wyśleć. Tak, nie próbujcie spór przecie, bo to post święty. Nawet to ja nie omaście was pyrku, mino masny. To ale głód to głód, jak post to post. Nawet przecie głód. A jak nie będzie słone, tak. I co będzie? To weźcie dziewczęta, połóżcie z tą miskę łyski i zabijmy to jakoś, bo jak już dojdą... Dajcie to, wezmę tą miskę. To się to tam ojciec idzie? Hej, przyjaźń nasi! Witajcie nasi, opalony Jezus Chrystus! Witajcie z Juno! Nie ale kurde wam! Zima ja, rozbierajcie się! To się rozbierajcie, bo patrzę, co ma znaka, to już tu śmiega! Osadźcie się z tego śmiega! Możesz? Weźcie z go zawincie. No idzie tam, dojdźmy, boście, do matki. Chodźcie, bo... Tak my czekali zimno! Chodźcie, maski, to zawin, no rzucimy, bo takie dobre. Kurnia, Matelo! No idźcie, dojdźcie, wyjdźcie. Omiecie się, ba, dziewczynta. Wtedy nie dało się prędzej przyjać. Tam cię słyszał iść do stanie. Chłopkowie, przyprędzić. No nie ojciec. Popalony Jezus Chrystus. Na wieki, amen. Witajcie. Witajcie z mamą. O Bóg zapłoć. Jako się tam mocie, zdrowiście. Dzięki Bogu dość, kiedy nie ta noga. Witajcie, mamo. O, witaj, zięciu. Brata, bo witajcie. Witaj ze Filomyna. Bardzo się tam, bracie, moc. Witaj ze Zbawą. O, jakieście dziewki już ładne. Porosły mi. Ale dość. A co zaście to tak przecie nie, skoro przyjechali? A ty wiecie, mamo, musiałem kudioł i podkowę przytęsić, bo to akurat coś ich zawsze taki. No zawsze to tak się jakoś, no to... Nie móc się wybrać, mamo. Kurniawa. A kurniawa taką myślę, że już nie przyjadymy. Chwała ty z Bogu, bo przecież się tak rektują od samego popołudnia jeszcze. Ja im pomogłem, kurczę. Ja to z szwagier. Bez to wesele robił? Wtedy się pyta jej, co ci powiedzą, a dziewczyna. Pewnie się hańbił. Jako z dziewki, wyleciały kartecki z gałce. Jakie te parobki? Bogate będą? Bogate! To dobre. No to, uwidzę my to. Siedźko jutro w kościele. Tak pójdziemy na sumę, uwidzimy, kogo ty z to przystroił. Których parobków, komu ty z to te piórki dali? No i się nie pytajcie. Będzie tak. No. Ale bogate będą? Ale ja nie mogła już cierpieć od świętej Łucji, a furgoniemy z tymi piórkami, fur robimy. Ja z mioć kiedy mi jerdziało. Ale se pomyślała, prędzej bym wnuka jeszcze jednego bawić. Nie pamiętacie, mamo, zawieście ty zgonili, ja goniła, no. O, goniła, że chujka. Pociec czas. Zacznij tą świętą Wilią, siadajcie koło stołu. Siedźko było. No to siadnijcie, ja wam tam... Pociec, mamo, siadnijcie. Wyście pierwsi, boście przecież marzli. To teraz się zagrzeje. Wzięliście tam? Potem będziemy jeść. Pobłogosław, Panie Boże, te dary, które będziemy spożywać z Twojej świętej opatrzności, dobrotliwości, szczerości, miłości przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. No matka, teraz się połonie na tym opłatkiem. Weźcie tu dzieci, każdy po opłatki.
Pačujte, co máte na oplatku. Dečuntko. Dečuntko, ty. Patka, zjistím, že se ještě šili do roboty u vidíckého ta rodina a jestli čet jako jednu. Bo babku na to, že jak bude na světě, že byste go vybavili jestli. Jej, no ty chvala Bohu, ale by dož bylo. To je svagie, že by ta rodina se trzymala. Bo mamo, bo Tarius, že by to jakoś i bylo. Že by se zastupy nie pustili. Księciu, a tobie co życzyć? Mamo, wszystkiego dobrego, zdrowia. Przede wszystkim. Żebyście jeszcze ponad to dużo. A wam bo się też przydacie. Wszystkiego dobrego, abyście mnie na to wesele jeszcze zawołali, tym dziewkom, paroku. Ty paroku jest fajny, pamiętać. Fajny. Tak, a czym je się, czym je? A jest podróż, no nie? Ale odukały. To siadajcie, ja idę przynieść. Dziewczynka, wam tyz. Dobry chłopców. Hej! Mam zdrowio! Daj Bożej tobie! No, dom wam teraz kapustę z grzybami. I z grochem, i z grochem. No, z grochem też. A położyliście więcej łysek, mamo? No, tu macie, macie żyć kapiacie. Jedna ze mi się zwysała. To tak. Ta się bez wysał. A jecie, biedoski, boście głodne dziś. Dostaniecie do tej misji? Jecie, no jecie po majno gorące, wiecie? Proszę pani siągnąć, proszę. Ojej, mamo, to. Stójcie, ja wam siągnę. Weź krosteczkę, bo to tak dałem, żeby zeszyć tego zjotu. Macie. A pomalu, bo wiecie co, wą się tak te ręce trzęsą, to już potem, a my pójdziemy na pasterkę, to wy już dojecie. Pani, dobre było, dobra, kapusta, dzieci. Dobre, no. I to z grzybami. Dobro, mamo. Jedziesz co? Ojej, jedzie, jedzie. Mamo, nie się chce pić. Ojej, jesteś niepojadła, dziecko, już ci się chce pić. O, Marynko, dzisiaj nie piję przy obiedzie, bo by nam ptoski darno wypiły. A wiecie, ja wam teraz powiem. Bo to tak gadają, żeby we świętą Wilią nie wierzyć i wierzyć, ale to trzeba wierzyć. Pamiętajcie, żebyście siczka łomu ci byli, żebyście się nie wadzili, żebyście pozycać jeden do drugiego nie szli. Zięciu, żebyś sanował tą babę. Jecie z mamo, telo godocie i godocie. Muszę, bo to muszę mu siczko powiedzieć, a ty się już tak złości. Edy, jak mogę to ją sam nie. Pamiętajcie, żebyście dziś surowy jabłek nie jedli, bo strupy na nim mieć będziecie. Mamo, co teraz będziemy jeść? Jakie fajne buty! Jakieś maliczkie. Bo to takie trzeba wieść, bo to podzielne. Ani kapusty nie możemy zjeść, ale buty dają. No, jecie, jecie, ale nie wiem, czy to wy biedoki siągniecie, dajcie tam. To nie wiem. Dobro ta kapusta. Weźcie z tym bratem o tą miskę już. Z kapusty. A już nie jem, bo... Nie, zostaw. Rąka się trzęsie. Tak, żebyście z każdego spróbowali. No. Jecie, jecie, biedoki, jecie. Jecie teraz gruля z mleki, bo to... No. Kwaśny? No to fajnie. To dobre. Dobrze się siadło. Macie wycielonki, nie? No, macie. No dajże im, dajże, bo dzieciska takie głodne. No bo głodne, bo przecież to po drodze. Nalejcie więcej mleka. No już ci naleję, jej, ale się dzieci niecierpliwe. Gdy mnie już te nodziska też bolą. Oblej się na wodę. No. Jecie. A ty zjedz, a ja... To ja już sam. Jak już pójdziecie do kościoła, to już troszeczkę zjem. Wy potem, mamo, bo wy ani zębów nie macie, ręce się łączę, są tu ani... Chłodki ale idą. Jutro przyjdzie mus. Ani do kościoła nie pójdziecie, mamo. A teraz dzieci tu wam po kawałku chleba. Żebyście
nosili bez całe święta i żeby go nie brakło bez cały rok. Tato, a kiedy będziemy ten chleb jeść? Jędruj, zabocułeś, że to bez całe święta trzeba nosić, a potem zjeść kawą? O, są takie ludzie, dziecko, co bez cały rok chleb noszą w kiesonce. Żeby im chleba nie brakowało, więc nas ojciec też tak nosi. Zawsze czym je w kiesonce. Nigdy nam nie brakuje, jakoś inom Pan Bóg jeszcze daje. Edy, to piękny zwycoj. O, piękny, piękny. No, a teraz może byśmy się pomodlili. Tak, panuje, kiedy pojedzie to już trzeba się pomodlić. Mamo, wyjno siecie, bo to nocisko boli. Postanę, pomodlę. Dziękujemy Ci, Panie Jezusie Chryste, za ten dar, którym nas zaczęłaś posielić z Twojej świętej opatrzności, dobrotliwości, syłości, miłości przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ojcze nas, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbawodę złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. No to teraz bymy może co zaśpiewali, nie? Kiedy tak pasuje, kiedy my pojedli, no to może bym jaką kolędę zaśpiewali. Może ty, Fiumy, na zasnę. Ej, taką starodobną, dzieci. Chcecie się nauczyć? No to zacznij. Może i z numer. No. O czym to? O ty wola, no nie? No. No. To ta taką dobra misja. Paszli pastyrze woły, paszli pastyrze woły, na zielonej dąbrowy, na zielonej dąbrowy. Janiu się im ukozą, Janiu się im ukozą, do Betlejem iść kozą, do Betlejem iść kozą. A oni się go zlękli, a oni się go zlękli, jasna kolana klękli, jasna kolana klękli. Pytać się go nie śmieli, pytać się go nie śmieli, gdzie Pana szukać mieli, gdzie Pana szukać mieli. Piękno kolenda, piękno. Jeszcze jest trochę dali, ale ja już to pozapacowała, jak to tam dali. Aj, bo to dużo jest. Nie myśli sobie go. Babko, a ja by się was coś spytałam. Mogiem? Może. To idę ku wam bliżej. Wy się też, babko, żebyście więcej słyszeli. Ja musisz trochę głośniej, bo wiesz, babka to oni już... Babko, wiecie co? Matkę Boską śniącą śniło mi się, że wpasa na takiej dużej polanie gęsi. Tych gęsi było strasznie dużo. No i przyleciał taki ogromny ptok. Wziął mi tą jedną gęś. Ja tak strasznie płakała. Boła się do domu iść. Co to by to znaczyło? Gęś? Porwał? Ptok był? Będziecie pewnie weselisko robić. Moje dziecko, te gęsi to były wszystkie twoje towarzyski. A ten ptok, co tą gęś porwał, przyjedzie i cię porwie. Powiedz matce, nie wrystuje pierzyny. Dziewczyn, to słyszeliście? Mamo, słyszeliście? A te gęsi chową mej. A to śniło mi się matkę boską śniącą. Wiem, wiem, dziecko. A to się wyjść. Tak, tak, to tak godałem, ale to się wszystko wyjści. Ale rozdał się wyjści. Jak ci nie chodzą wierzyć, jak to przecież matka boską śniącą, to specjalnie już tak godają, że wtedy musisz uwierzyć w ten sen. No nie daj, Panie Boże, żeby się to niczego przyśniło, że babka umierła, bo by dopiero było. Jej, jej, mamo, a ty sićka umremy. Co to takiego do cię teraz, o takiemu? Nie wiem, święta, wesoło
no, pojedli my. No, kiedy my już pojedli, pośpiewali kolęd, już jeszcze opowiedzieli ten syn, to pocie teraz idziemy ku piecu. No. Popatrzymy na te wąglicki, że jak się jożą, jaki będzie urodzaj w tym roku. Pewnie, że pocie. No, cię wybojcie, Sićka. To pocie jest. A ja ani już nie idę, bo nie mam nocy. Babka, wy podróżujcie. Dzieci, patrzycie tu. Każdy węgielek będzie osobno. Jeden be na jarzec, drugi na owies, na grule i na zito. Który się najjaśniej rozżarzy, to będzie najlepszy urodzaj. Tatulu, moje grule świecą! O, chwała z Bogu! Hej, ojciec, to nie powrymę z głodu! To prawda. Ani nasze konie, bo owies się rozjożył. No, dziewki, teraz na was kolej. Idźcie do pola. Zachujkać i słuchajcie dobrze, gdzie pies zasce i skąd głos przyjdzie. Ej, będę słychać. My idziemy za nimi i upuszczamy. Gdzie to się będą odzywać te psy? Ale strasznie. Ej, jeszcze ciasy, no nie? Nasze dziewki uwijają się po dziedzinie z pióreckami. Może i mnie coś i podrócą. Co się mieć na baczności? Tele piją, kolana im pochlewa, a świnie dalej śpią, pewno wesela nie będzie. Pewnie nie będzie. O, na pewno nie będzie. A się, mamo? Świnie śpią, bo i matka zrywa. Da. Choćbyście im kielo dawali, to i tak się nie obudzą. Każde tak godo cię, przecież ja w nosie lawiecu. To się dziurko. Dziewczynto, pewnie jest to wujkaju? Kolędnicy. Idą kolędnicy? Nie, nie. No i dziecbym ten głos poleciał. Pod barankę. To tam będzie mieć tamtego, z tamtego chłopa. Pewnie od mohorka w to rośli. A ty nie pamiętasz, jak Jasiujka na dzieci ten głos poleciał? Dziewczynta, wiera ześci, że to prawda. Jak ja byłam lodo, że się nie mogła doczekać kiedy zimę ten obiad wigilijny. Poleciała do pola, tak jak okropnie wujkała. Ja siedziała u kaja, że do pindury poleciał głos. No i prawda, i tamtela mu lopa, no nie wiem. I staro. Jeszcze za to prawda. No. Ej, ja się wujkała, darła się tak. Kolędnicy idą. Słyszeliście? Dziesu, daleko. Dzieci, to się nie cieszę tu, bo jak idą, to nie będę siedzieć. Chodźcie się dali, bo uwidzicie. Marysiu, tam ze Sianicą. Dobre, dobre. A jo masła garnusek, orzechów przeta. Oj, bracie, nie tak. Weź ty do worka, jo do podołka reszta. Widzicie? Pa Bogu, za nas odwiedzieli te kolejne. No, myśmy czekali. A to się... Hej, no, hej, dej no mowsa, dej. Hej, no, hej, dej no mowsa, dej. Zaraz wam dadzą. Gdzie? Dali wam już obsa. Cięskie, ale bo mnie z tym nacies, to będziecie mieć, bo uniesiecie zaś. Uniesymy. Może ci dźwignę. A no, ty to cię? Dome wam tyst. Dome wam sprzedocie se i będziecie mieć grajca, będziecie mieć na muzykę. Nie? I będziemy chuleć do rana! No, to chwała Bogu, że się przyszli. Dobra, dziękujemy. Z Bogiem. Bo za was prowadź. Muszę pochębią się. Muszę mnie wygrywać. Muszę powodę drogą przyśnie. Moi kochani, cieszę się ogromnie, że jesteś tak wspólnie razem. Cieszę się, że ten zespół tak ładnie się rozwija, że właśnie tu, w Dursztynie, on powstał.
przed 3 laty. O tym napiszemy teraz do ojca Paschalisa, żeby mu zanieść tą radosną wieść, że mamy też nagrane nowy występ, żeby mógł je tam wyświetlić naszym rodakom, którzy bardzo się z tego ucieszą. Przypomną sobie ziemię ojczystą, kraj, dom rodzinny. Zbliży ich to bardziej do naszej ojczyzny. Życzę wam wielkich sukcesów dalszych, żebyście się niczym nie zrażali, żebyście byli wytrwali. Tak jak ja trwam wiernie tutaj już od 15 lat. I wiecie, że trudności były różne, a jednak przezwyciężyłem je wszystkie. A owocem tego to jesteście. Jestem zespół i jestem kościół, któryśmy razem wspólnie tutaj postawili. I dzisiaj podziwiają nie tylko rodacy, podziwiają i Amerykanie, którzy przyjeżdżają, i Słowacy podziwiają, i ktokolwiek przyjdzie, jak dzisiaj przyjechali tutaj z Bukowiny Tatrzańskiej lekarze, to mówią, że w tym kościele to rzeczywiście można się modlić. To jest taki po prostu dom modlitwy, skupienia. Dlatego się z tego wszyscy cieszymy i niech nam to dodaje bardziej jeszcze takiej, po prostu dodaje nam większego animuszu, dodaje nam jeszcze więcej radości, żebyśmy i my, i o nas, o naszym zespole, i o nas jak najlepiej inni się mogli wyrażać. I tutaj w tym zakątku, gdzie mamy tak cudny krajobraz i tak zawsze świeże powietrze, żeby czerpali również i oni z tego czerpali siłę moralną do codziennych, na codzienne trudy życia. Bóg zabłaś.